Marek Sierocki to prawdziwa legenda TVP. Prezenter przez blisko 40 lat prowadził muzyczny kącik w Teleekspresie, a w 2021 roku został prowadzącym talent show Szansa na sukces oraz komentatorem konkursów Piosenki Eurowizji na antenie publicznego nadawcy. Pod koniec grudnia ubiegłego roku wielkie poruszenie wywołały wieści o zwolnieniu Marka Sierockiego z TVP. Wszystko zbiegło się w czasie z zapowiedzią powrotu Macieja Orłosia do teleekspresu. I faktycznie Sierocki zniknął z anteny, a jego miejsce w kultowym programie informacyjnym zajął Mateusz Jędraś. Wszystko wskazuje jednak na to, że w tej sprawie będziemy mieli kolejny sensacyjny zwrot akcji. Jak donosi portal Wirtualne Media, Marek Sierocki jednak nie rozstaje się z TVP. W tym tygodniu prezenter miał spotkać się z Tomaszem Sygutem, dyrektorem generalnym Telewizji Polskiej. Aby omówić szczegóły jego powrotu na antenę według ustaleń portalu Sierocki nie wróci do Teleekspresu, za to ma otrzymać zupełnie nowy program. Będzie coś nowego. Mam taką zasadę, że nic nie komentuję na swój temat, powiedział krótko prezenter w rozmowie z wirtualnymi mediami. Zobacz też, sensacyjne wieści od Artura Orzecha. Dziecko, ślupa teraz jeszcze takie wieści. Potwierdził Maciej Orłoś nie zostawił suchej nitki na Marku Sierockim. Stracił wiarygodność dziennikarską Rafał Brzozowski znów jest zakochany. Jego nowa miłość to znana wokalistka. Plotkowano o tym od dawna.